powodu uszkodzenia wiaduktu na poznańskim Dębcu wstrzymany został ruch drogowy na ulicy Jałowcowej. Na miejscu jest policja i straż pożarna. Poinformowało w nocy Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na pewien czas wstrzymano też ruch pociągów towarowych. Wczoraj służby ZDM-u zadziałały, dostaliśmy informację, zostało wyłączone, ale żeśmy też w nocy przywrócili z porozumieniem z PKP ruch kolei. Pierwszych oględzin konstrukcji dokonano jeszcze w nocy. Wtedy podjęto decyzję o wznowieniu ruchu na znajdującej się pod wiaduktem trasie kolei towarowej. W południe odbyły się kolejne ekspertyzy, które wykazały, że pomimo kiepskiego stanu technicznego można przywrócić tam ruch aut. Stan jest taki, że on rzeczywiście nie zagraża katastrofą budowlaną, w sensie takim, że może się zawalić. Natomiast profesor Arkadiusz Madaj z Politechniki Poznańskiej zapewnił, że konstrukcja wiaduktu jest bezpieczna, ale uszkodzenie nad chodnikiem zagraża pieszym i wymaga pilnej naprawy. Kruszące się elementy trzeba usunąć, a resztę zabezpieczyć. ZDM ma się tym zająć w poniedziałek. Jest zabezpieczone przejście podziemne, przejście pod obiektem. Zostało wyłączone ta pochylnia i przejście do momentu naprawy tej kapy chodnikowej. Doraźna naprawa pozwoli pieszym wrócić na chodnik, ale nie potrzeba opinii ekspertów, by zobaczyć, że wiadukt jest w naprawdę złym stanie. Proszę pana, nie widzi pan, te wiadukty powinny być pozamykane w ogóle. Patrzę, czy mi nie kapie, jak przechodzę. No i takie jest też napruszone, nie? Takie popękane. A tam się skruszył tylko jeden kawałek. Wiadukt drogowy w ciągu ulicy Jałowcowej na Dębcu to jeden z trzech tego typu obiektów nad trasą pociągów towarowych i pieczę nad nim sprawuje miasto. W środku jest świeżo wyremontowany wiadukt kolejowy, którym jadą pociągi w kierunku Wrocławia. Trzeci wiadukt jest nieużywany i widać na nim ślady po torach kolejowych. Miejski wiadukt obsługuje tylko lokalny ruch samochodowy i pieszy. Pod lupę już w czasie nocnych oględzin wziął go powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, który nakazał wtedy wstrzymanie ruchu. Sprawa trafiła też do wojewódzkiego inspektora, który nadzoruje tego typu obiekty, jeśli przebiegają nad torami kolejowymi. Obydwie instytucje zapowiadają wnikliwe kontrole. Profesor Madaj wskazuje jednak na inny, ogólnopolski problem z wiaduktami wybudowanymi w czasach PRL-u. Chodzi o wieloletnie zaniedbania, choćby takie jak dopuszczanie do przecieków, które dalej prowadzą do korozji elementów konstrukcyjnych czy pękania betonowych struktur. Procesy korozyjne są procesami nieliniowymi i one to nie jest tak, że co roku ubywa po troszku. To co roku ubywa coraz więcej. Także ten stan będzie się pogarszał w sposób wykładniczy. Zdaniem profesora dla tego niewielkiego wiaduktu na Dębcu należy w najbliższym czasie przygotować kompleksowy plan naprawy. Maciej Szefer, Puls Dnia.